Dzień dobry. Słyszycie? Żurawie. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz jadę po pokrzywę. Po pokrzywę, którą będę suszył dla kur. A więc wsiadam do mojej bestii i jedziemy. Właśnie widziałem, a wy mam nadzieję, że słyszeliście, żurawie, które już pomału zbierają się w stada. Nie pamiętam dokładnie, czy żuraw odlatuje, czy nie odlatuje. W każdym razie bociany już na pewno, jeśli jeszcze nie odleciały, to już będą zbierały się do odlotu. Ale wracając do tematu tego odcinka, jadę po pokrzywę. Kto lubi jeździć po pokrzywę? Nikt! Nikt nie lubi jeździć po pokrzywę, nikt nie lubi zrywać pokrzywy, bo po pierwsze pokrzywa jest nieprzyjemna w dotyku, a po drugie, słuchajcie, dzisiaj jest tak gorąco, że można oszaleć. Natomiast wiadomo, jak trzeba się ubrać do zrywania pokrzywy. Nie można się ubrać tak, jak wy widzieliście to, albo i nie, jak ci panowie, którzy stali przed chwileczką przy drodze. Ja jestem ubrany w kombinezon, a więc taki jednoczęściowy kombinezon, który pozwoli mi swobodnie przemieszczać się między pokrzywami. Mam takie swoje miejsce, słuchajcie, ulubione, do którego jeżdżę po pokrzywę. Mam nadzieję, że będzie przejezdna droga, bo to różnie bywa. Czasem ciągnik tak zaora drogę, że musiałbym jechać po polu, a nie chciałbym nikomu niszczyć żadnych upraw, ale widzę, że jest ok. Widzę, że jest ok. I już za chwileczkę, już za momencik pokażę wam miejscówkę, w której zrywam moją pokrzywę. Pokrzywę, którą później będę suszył. A że idą upalne dni, 3 upalne dni, więc myślę, że jest to świetna okazja do tego, aby tą pokrzywę po prostu wysuszyć. Ciekaw jestem, czy wy już zerwaliście pokrzywę. Jeśli tak, to ile tej pokrzywy macie zerwanej? Ja zostawię sobie samochód tutaj w cieniu. Tutaj będzie sobie stał. Mam nadzieję, że nikomu nie będzie przeszkadzał. Mam przygotowane 4 worki, sznurki. Pokrzywę będę ciął maczetą. Zresztą za chwilę sami zobaczycie. Pokrzywę mam zamiar ścinać maczetą. Chyba tak najłatwiej będzie, słuchajcie. Mam tutaj w samochodzie taką maczetę i nie zawaham się jej użyć. A więc co? Idziemy? Idziemy! Teren tutaj jest to taka wyjątkowa dolina na Mazowszu, bo Mazowsze zasadniczo całe jest płaskie. Natomiast tutaj, gdzie mieszkam, w mojej okolicy, zobaczcie, tutaj są wąwozy, doliny, górki. Za chwilę bliziutko tutaj już jest właściwie Wisła. Te nadwiślańskie łęgi porośnięte, właściwie można powiedzieć, niedostępną. O, już się zaczyna pokrzywa, zobaczcie, ona jest wyższa ode mnie. Jest wyższa ode mnie, ale to jeszcze nie jest moje ulubione stanowisko, choć jest jej tutaj tyle, że z powodzeniem mógłbym ją już tutaj zacząć ścinać. Natomiast niosę 4 worki, więc będę potrzebował troszkę tej pokrzywy. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj zarosło. Ja tak naprawdę nie widzę już tutaj nawet ścieżki. Będę musiał chyba iść po prostu na dziko. Mniej więcej wiem,
gdzie znajduje się to miejsce, w którym chcę zrywać, ale żadnej ścieżki nie widzę. Już rękawy muszę opuścić, bo już zaczyna mnie dotykać tu i ówdzie pokrzywa, pieścić moje ręce spracowane. I właśnie przypomniało mi się coś jeszcze, a mianowicie plagi komarów czekają na mnie. Właściwie to te komary są, słuchajcie, gorsze od tych pokrzyw. No i co? Chyba nie będę się wbijał nie wiadomo jak głęboko. Stanę sobie tylko, wybiorę jakieś takie stanowisko, aby nie było słońca. Bo wierzcie mi, że upał naprawdę mi doskwiera. Założę sobie rękawiczki. Dwie pary oczywiście, bo takie duże pokrzywy potrafią przebić się przez jedną warstwę. I zaczynamy. Pokrzywokosy, jak to się mówi. Zobaczymy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Po sterydzie to idzie. Nie ma to jak rozpruta rękawiczka. Plan jest taki. Zaczynam ciąć. Składam to sobie gdzieś w jednym miejscu, słuchajcie, i później będę pakował do wora. Już mnie kłuje, już przez ubranie, już Kazika trzeba pokuć. Tutaj będzie leżało. No i co? Żeby nie przynudzać, wyłączę teraz kamerkę i może pokażę wam na koniec, ile tego udało mi się dzisiaj zebrać. A was zachęcam do tego, abyście poszli w moje ślady, zrywali pokrzywę, suszyli, bo w okresie zimowym, wierzcie mi, że pokrzywa jest jedynym takim, suszona pokrzywa, jedynym źródłem witamin dla kurek. No bo cóż innego zielonego można im wtedy podać. Ja mam doświadczenie z tamtego roku. Wiem, jak bardzo mi się przydała. Ci z was, którzy zrywali pokrzywy razem ze mną, zapewne również doceniają ten fakt, że mogli zimą podawać kurom zielone. A ci, którzy nie zrywali, to może przekonają się o tym już w tym roku. Mam jeden upakowany worek. Tutaj leży pokrzywa, którą udało mi się uzbierać. Spróbuję zapakować jeszcze jeden. A z uwagi na to, że mam tutaj cztery worki, a jest tak gorąco, że na pewno tych czterech worków nie dam rady przytaszczyć do samochodu, to zabiorę dzisiaj dwa. Zostawię tutaj dwa worki puste. I przyjdę tutaj po prostu któregoś dnia kontynuować robotę. Natomiast na dzisiaj to jest już wszystko, co będę w stanie zrobić. Jeszcze jeden worek. Zobaczcie, jak, nie wiem, czy to widać w kamerce, jak ze mnie kapie. Umieram po prostu z gorąca i z pragnienia. Chce mi się pić, nie wziąłem sobie nic do picia, więc jeżeli wybieracie się po pokrzywę, a jest ciepło, to nie zapomnijcie zabrać sobie czegoś do picia. A ja, tak jak mówię, zapakuję jeszcze jeden worek, zarzucę dwa worki na plecy, a powiem wam, że wcale nie jest to zbyt lekkie, i zacznę pomału przemieszczać się w stronę samochodu. Natomiast dwa worki pozostawię tutaj w krzakach gdzieś i przyjdę sobie w inny dzień. Może będzie troszkę chłodniej. Zobaczymy. No i co? Jak powiedział, tak zrobił. Jestem mokrusieńki, słuchajcie, mokrusieńki.
udało mi się dzisiaj zebrać te dwa worki pokrzywy. W tych workach może nie wygląda na to, że jest tego dużo, ale trochę tego jest. A wierzcie mi, że teraz samo dotarcie z tym ciężarem do samochodu też jest pewnym wyzwaniem, logistycznym wyzwaniem, więc na pewno też się troszkę umęczę, bo i poprzedzierać przez chaszcze się troszkę trzeba i pod górkę powchodzić, a woreczki troszkę ważą. Myślę, że nawet więcej niż troszkę, no ale nic. Zmęczony, ale zadowolony. Wracam do domu, na pewno zimą docenię ten wysiłek i trud. Jestem wykończony. No ale dwa worki pokrzywy mam. A więc kochani, ostatni gwizdek na zbieranie pokrzywy, bo lato za chwilę się kończy, przychodzi jesień, a z jesienią brzydka pogoda, deszcz, nikomu nie będzie chciało się wychodzić na pokrzywę, nawet jeśli ona gdzieś tam jeszcze będzie rosła, to w deszczu wiadomo, nie chce się człowiekowi zbierać, więc serdecznie tym bardziej zachęcam was do tego, abyście wybrali się, nazrywali, ususzyli. A w tym odcinku dziękuję wam już za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku.